Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 66. odcinek Zarychty na solo. Tym razem zapowiedź sezonu 18-19 w wykonaniu Phoenix Suns. Drużyny, która zdążyła rozegrać już pierwsze spotkanie ostatniej nocy. Phoenix Suns pokonali na własnym parkiecie Dallas Mavericks, grając w pełnym składzie wreszcie, bo do zdrowia wrócił Devin Booker. No i Phoenix Suns pokazali swój potencjał, przede wszystkim ofensywny w tym spotkaniu. No ale po kolei, tak jak zawsze zaczynamy od osoby trenera. Phoenix Suns mają na tym stanowisku żółto dzioba, bo Igor Kokoszkow pierwszy raz będzie pierwszym szkoleniowcem w NBA. Oczywiście ma za sobą bardzo ciekawe doświadczenie, bo przez lata prowadził chociażby kadrę słoweńską, doprowadzając ją do zdobycia Mistrzostwa Europy. Był też wieloletnim asystentem w NBA, pracował właśnie chociażby w Phoenix Suns jako asystent Mike'a D'Antoniego, a później Alvina Gentry'ego. Pracował też w Detroit Pistons, a ostatnio był przez 3 lata asystentem w Utah Jazz. Kokoszkow ma być tym człowiekiem, który zacznie przywracać Phoenix Suns na właściwe tory, bo jeżeli jest coś, czego mu nie można zarzucić, to jest zdecydowanie konsekwencja. Jest to trener, który od początku do końca wie, w jaki sposób chce grać i będzie to po prostu realizował. Kokoszkow wydaje się być też dobrym materiałem na trenera akurat do Phoenix Suns, bo niejednokrotnie jak czytałem różnego rodzaju informacje, to mówiło się o tym, że dogaduje się bardzo dobrze z młodymi zawodnikami. A jakby nie patrzeć, ci najważniejsi gracze w Phoenix Suns to są właśnie młodzi zawodnicy jak Devin Booker, Josh Jackson czy DeAndre Ayton. Oczywiście jest też kilku bardziej doświadczonych, którzy mają pomóc tym młodziakom w walce o playoffy, jak Ryan Anderson i Trevor Ariza czy Tyson Chandler, ale mimo wszystko gdzieś tam wydaje się, że ten trzon, ten najważniejsza przyszłość będzie w rękach Bookera i Aytona. Także pod kątem dopasowania Kokoszkowa do zespołu, jaki tutaj został zbudowany, to wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc ja jestem zdecydowanie na tak, życzę mu jak najlepiej. Natomiast moja ocena tego szkoleniowca to jest 4. Tak jak powiedziałem, już kilka sukcesów przemawia za nim, jak chociażby zdobycie Mistrzostwa Europy ze Słowenią. Jeśli zaś chodzi o zawodników, no to zaczynamy oczywiście od obwodowych. No i tutaj mamy zdecydowanego lidera, tak wiadomo, Devin Booker jest zawodnikiem, który podpisał maksymalny kontrakt tego lata. No i ma być twarzą tego klubu na najbliższe sezony. Booker ma za sobą świetne rozgrywki zresztą. Trafiał prawie 25 punktów na mecz, miał prawie 5 asyst, do tego skuteczność 38% za 3. Pytanie, czy jeszcze dalej ma się rozwijać? Oczywiście, że tak. Może być jeszcze skuteczniejszym strzelcem, może jeszcze dążyć czemu nie w kierunku takich cyferek, jakie robi James Harden. Szczególnie w takiej drużynie, jaką są w tej chwili Phoenix Suns, gdzie nie ma zbyt wielu graczy potrzebujących piłkę, więc Booker teoretycznie może sobie nabijać statystyki. Natomiast widać już po nim, że jest zawodnikiem, który z roku na rok poprawia swoje umiejętności, więc to był naprawdę świetny wybór w drafcie te kilka sezonów temu, a teraz tak będą Suns spijać śmietankę z tego wyboru. Booker już dzisiaj pokazał w tym spotkaniu z Dallas Mavericks, dlaczego zasługuje na takie pieniądze. To on w czwartej kwarcie zaczął trafiać raz za razem i zapewnił zwycięstwo drużynie z Arizony. Obok niego w pierwszej piątce wyszedł trochę niespodziewanie Isaiah Cannon, no ale to jak widać problemy Suns z obsadzeniem pozycji rozgrywającego są wciąż aktualne i myślę, że oni będą chcieli w trakcie sezonu kogoś pozyskać. Jeżeli będą się liczyli w walce o playoffy, no to wtedy koniecznie będą musieli kogoś pozyskać, bo jeśli nie, to może być z tym krucho. Cannon bowiem jest co najwyżej średniakiem na poziomie NBA, to jego średnie z poprzedniego sezonu 9 punktów, 4 asysty. To są tylko i wyłącznie tak wysokie, dlatego że grał w słabej drużynie. W żadnej dobrej by się po prostu nie załapał na tak duże minuty, więc Cannon wyszedł w pierwszej piątce dzisiaj. Natomiast jako zmiennicy wyszli Josh Jackson i Eli Okobo. Jackson staje do swojego drugiego sezonu. Rzecz, którą przede wszystkim mu się zarzucało po pierwszych rozgrywkach, to skuteczność za 3 punkty, tylko na poziomie 26%. Dzisiaj rozpoczął nieźle, bo trafił już 3 trójki
i wydaje się, że może rzeczywiście zrobi postęp w tym elemencie. Okobo z kolei to Francuz wyciągnięty z 31 numerem draftu. Poprzedni sezon spędził w najwyższej klasie rozgrywkowej drużynie po Ortez, gdzie rzucał prawie 14 punktów, miał blisko 5 asyst i trafiał 41% trójek. Natomiast widać ewidentnie, że skoro przegrywa póki co rywalizację z Isaiah Okananem, no to jeszcze trochę trzeba będzie poczekać na to, aż się przebije do składu i będzie w nim kimś istotnym. Poza tym na obwodzie są jeszcze Troy Daniels i Michael Bridges, natomiast obaj póki co dostają bardzo małe minuty. Daniels wiadomo po co jest w każdej drużynie NBA, to taki gość, który ma wyjść z ławki rezerwowych i strzelać za trzy, dosłownie strzelać, nie rzucać, tylko strzelać, bo on ma strasznie wysoką liczbę rzutów oddanych na minutę, praktycznie tylko za 3 punkty. Bridges z kolei to 10 pick w drafcie, czyli kolejny utalentowany zawodnik, ale póki co nie przebija się w rotacji, dostał chyba dzisiaj tylko chwilę, tam niecałą minutę, kiedy spotkanie już było rozstrzygnięte. I to oczywiście bym zapomniał, jest jeszcze podpisany w ostatniej chwili Jamal Crawford, który jeszcze nie zagrał. Natomiast Crawford może być bardzo ciekawym wsparciem weterańskim takim, jak i po prostu z ławki kolejnym strzelcem. Bo jakby nie patrzeć, Crawford swoich umiejętności strzeleckich nie zatracił i wciąż potrafi być bardzo przydatny. Jeśli chodzi o ogólną ocenę obwodowych, no to tutaj chciałbym dać wyżej, natomiast na razie muszę się zatrzymać przy trójce z plusem. Bo tak jak mówię, jest Booker, jest obiecujący Jackson, ale dalej nie ma nic. Więc zobaczymy, może w trakcie sezonu chłopaki doszusują, może uda się kogoś jeszcze pozyskać, kto wzmocni ich na jedynce i wtedy jak najbardziej ta ocena może być wyższa. Niestety dalsza część nie jest już tak optymistyczna, tak to nazwijmy. Skrzydłowi bowiem są nieźli. Nie ma tu dwóch zdań, bo tu są gracze najczęściej już o uznanej marce w NBA. Natomiast też to są gracze, którzy zasadniczo nie zmieniają tego, gdzie są Phoenix Suns. Bo mamy w pierwszej piątce, przynajmniej wyszli w tym pierwszym spotkaniu, Trevor Ariza i Ryan Anderson. Doświadczeni już gracze, którzy będą rozciągali defensywy wszystkich rywali swoimi rzutami za 3 punkty. Natomiast też nie ma co się oszukiwać, to nie są gracze, którzy proch na nowo wymyślą, którzy będą trwałym zagrożeniem nie tylko i wyłącznie czekając na podanie i rzucając po tym podaniu. Więc to jest ich największy mankament. Dodatkowo oczywiście Ryan Anderson jest cholerną dziurą w defensywie. To chociażby pokazały poprzednie playoffy, w których Houston Rockets za wszelką cenę starali się go nim nie grać. I chociażby dlatego, no ale z drugiej strony o zupełnie inne cele będą walczyć Phoenix Suns niż Houston Rockets. Oni chcą się odbić z dna, bo byli fatalni zarówno w ataku, jak i w obronie w poprzednim sezonie, więc może właśnie Anderson im pomoże przynajmniej w jednym z tych aspektów. Dalej mamy jako zmiennika drugiego najlepszego zawodnika Suns w poprzednim sezonie, czyli TJ Warrena. Warren, który poza zdobywaniem punktów za bardzo nie kojarzy mi się z czymkolwiek innym. Nie wygląda mi na zawodnika specjalnie wszechstronnego. Owszem, jeśli chodzi o to zdobywanie punktów, to jest w nim naprawdę bardzo solidny, bardzo dobry wręcz. I to jest zdecydowanie dla niego na plus. Być może właśnie dlatego został przesunięty przez Kokoszkowa do drugiej piątki, żeby ją napędzać, bo jak spojrzymy, jak ta druga piątka miałaby wyglądać, że to miałby być Warren, Bender, Tyson Chandler i Josh Jackson i powiedzmy Eli Okobo, no to rzeczywiście tam musi być ktoś, kto będzie zdobywał punkty. Więc tutaj ten wybór zdecydowanie się broni. Natomiast Warren zdecydowanie musi popracować nad rzutem za 3 punkty. W poprzednim sezonie trafiał tylko 22%. Zresztą bardzo rzadko dodawał te trójki. Więc tu zdecydowanie jest to, przyda się to, żeby ruszyć z miejsca. No i czwartym zawodnikiem, którego Suns mają na skrzydle, jest Dragan Bender. Oczywiście tam może się zdarzyć, że czy Josh Jackson, czy Michael Bridges zostaną przesunięci. Natomiast na dzisiaj ich ja przynajmniej mam jako obwodowych. Więc czwartym skrzydłowym jest Dragan Bender, który już ma kolejny sezon rozczarowań za sobą. To jest zawodnik, który miałem nadzieję, że będzie coś więcej w ataku wnosił, natomiast tam za wiele nie ma. No i Bender, okej, jego trójki są przyzwoite, bo to jest ponad 36%, ale wydaje się, że w sytuacji, kiedy jest Ryan Anderson w tej chwili, to te minuty Bendera będą bardzo ograniczone. I już to spotkanie z Dallas pokazało, że Bender nie wyszedł nawet na sekundę na plac i tak niestety dla niego może ten sezon wyglądać.
Jeżeli chodzi o ceny skrzydłowych, no to dla Phoenix Suns to jest tylko 2 z plusem, bo tak jak mówiłem, są nieźli niektórzy, ale są co najwyżej zadaniowcy. No i na koniec Podkoszowi, gdzie mamy gracza być może zmieniającego perspektywę patrzenia na Phoenix Suns w najbliższym sezonie i latach, czyli wybrany z jedynką DeAndre Ayton, który ma za sobą świetny preseason. Ten pierwszy mecz przeciwko Dallas Mavericks też wyglądał nieźle. Tak jak patrzyłem, on punktów na DeAndre Jordanie nie zdobywał, ale to głównie dlatego, że Dallas zmieniali krycie i wielokrotnie Ayton znajdował się w grze z kimś małym po prostu i bardzo dobrze to wykorzystywał, więc widać już ewidentnie, w jakim kierunku ofensywa kokoszkowa, przynajmniej z wykorzystaniem Aytona, będzie szła, bo on w grze tyłem do kosza, nawet przodem do kosza, ale z małymi przeciwnikami radzi sobie bardzo dobrze. I to, myślę, będzie przez pierwszy okres gry ten klucz dla niego do zdobywania punktów, żeby właśnie tam się ustawił, tam dostał piłkę i z takimi niskimi graczami występował. Jego zmiennikiem najprawdopodobniej będzie Tyson Chandler, to on dzisiaj dostał minuty z ławki. No, po Tysonie Chandlerze wiadomo, czego się spodziewać. Będzie to twarda obrona, będzie to dobra walka na tablicach, będzie to kończenie alley-oopów, kończenie po prostu pick and rolli, natomiast nic ponadto. Do tego oczywiście fantastycznie budowanie atmosfery, prowadzenie tego mistrzowskiego doświadczenia, które on ma. A numerem 3 będzie ściągnięty z Philadelphia 76ers Rishon Holmes, który też może być przydatny, też do gry pick and roll przede wszystkim, bo bardzo dobrze ją kończy pod obręczą. Natomiast Holmes, podobnie jak Chandler, za wiele poza to już nie oferuje. Jeśli chodzi o cenę, to stawiam tutaj trójkę, bo Ayton bardzo optymistycznie na razie wygląda. Chandler, jak wiadomo, jest zawsze stabilnością taką, jaką by chciało wiele drużyn i wcale się nie zdziwię, że gdyby Suns się okazało, że nie mają szans na playoffy, to że Chandler zostałby w trakcie rozgrywek przehandlowany, bo wiele drużyn może chcieć po prostu takiego zmiennika na pozycji numer 5. Także nota 3 dla podkoszowych Phoenix Suns. No i ocena ataku i obrony z poprzedniego sezonu jest o tyle zła, że był inny trener zupełnie, tak? Jay Triano przejął na samym starcie rozgrywek drużynę i to on ją prowadził do 30 ataku i 30 obrony. Byli najgorsi w jednym i w drugim. Grali za to w drugim tempie, czyli grali bardzo szybko i bardzo źle, dlatego tak słabo się to oglądało. Pod opieką Kokoszkowa na pewno to się zmieni. Więc za bardzo bym się do tych liczb nie przywiązywał, tym bardziej rzeczywiście zmian w składzie było bardzo, bardzo dużo. Okej, to tyle jeśli chodzi o Phoenix Suns. Dzięki za wysłuchanie. Zapraszam Was na kolejne podcasty, bo od następnego, a nie, przepraszam, jeszcze Sacramento Kings. Sacramento Kings zakończy nam Pacific Division i później zostaną drużyny z Teksasu i okolic. Dzięki, do usłyszenia.